Witam serdecznie na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś chciałbym Wam pokazać taki sos do makaronu z mięsem pomidorowy. To będzie sos, który bardzo często w domu wykorzystujemy. Wykorzystujemy go praktycznie od lat i chyba nadszedł ten czas, żeby po prostu go pokazać, bo jest bardzo smaczny, szybko się go w miarę robi i jest tani. Więc zapraszam na film. Więc będzie nam potrzeba 0,5 kg zmielonego mięsa, u mnie zmielona łopatka, ale to za chwilę. Mam tutaj jeszcze kilka ząbków czosnku i jedną cebulę. Cebulę w kostkę, ząbki czosnku też tak sobie drobniej pokroimy i zaraz spotkamy się na kuchence i będziemy to wszystko przygotowywali. Ok, cebula pokrojona, czosnek pokrojony, idziemy na kuchenkę. Więc tak, tutaj mam wstawioną wodę na makaron. Ona, to jest duży garnek, zanim ona się zagotuje, to sos już powinniśmy mieć prawie że gotowy. A tutaj przygotujemy sobie sos, więc odpalam gaz. Dodaję oliwę z oliwek. Jak już oliwa się troszeczkę rozgrzeje, dodaję czosnek, przepraszam, dodaję cebulę. Niech ona się troszeczkę zeszkli. Więc cebulka już mi się trochę zeszkliła. Dodaję teraz czosnek. Po dodaniu czosnku, dosłownie po paru dziesięciu sekundach, on nie musi się w ogóle zacząć smażyć. On po chwili odda już swoje aromaty, już to na pewno będziecie czuli w tym momencie. Dodajemy mięso. I staramy się to mięso pomieszać razem właśnie z cebulą i z tym czosnkiem. No i mieszamy to tak chwilę, żeby mięso nam się nie zgrubiło, tylko żeby to po prostu były takie drobne cząstki mięsa, nieposklejane, nie chcę żadnych pulpetów, tylko żeby to było takie właśnie fajne. Zaraz zobaczycie, o co dokładnie mi chodzi. I jak najbardziej teraz, jak to się mi ładnie podsmaża, na 0,5 kg mięsa dodaję taką płaską łyżeczkę soli. Może jeszcze troszeczkę. Oczywiście dosolimy na sam koniec do smaku. I teraz tak, mam tutaj czosnek granulowany. Spokojnie dwie łyżeczki można tutaj wsypać. Mam tutaj też oregano. Dwie łyżeczki, spokojnie, u mnie to są takie kopiaste łyżeczki. Chwilę jeszcze podsmażamy. Oczywiście mięso możecie użyć jakie chcecie, możecie użyć też drobiowe, nie ma problemu. Nadal smażymy. Mięso musi być dobrze wysmażone. Moje mięso zaczyna puszczać wodę. I to jest właśnie dobry znak tego, że zaczyna się porządnie smażyć. Jak ta woda odparuje i mięso już nie będzie puszczało więcej soków, to będę wiedział, że ono jest bardzo dobrze usmażone i wtedy będę dopiero kontynuował dalej proces zrobienia tego sosu. To jest bardzo ważne, żeby to mięso nie było w żadnym wypadku na wpół surowe, kiedy dodamy przecier pomidorowy czy cokolwiek innego. Ok, i teraz dosypiemy, jeszcze tutaj to odparowuję, spokojnie. Dodaję teraz paprykę słodką, raz, dwie, 3-4 łyżeczki i to takie dosyć kopiaste łyżeczki. Nie bójcie się tym, to nie będzie nic złego, jak dodacie tej papryki troszeczkę więcej, ona nada fajnego smaku, spokojnie. I teraz podsmażamy dalej to mięso już właśnie z tą papryką. Oczywiście musimy dodać pieprzu i tego pieprzu dodajemy no, według swoich upodobań. To teraz dodamy sos sojowy 25 ml. Teraz do mięsa dodaję passatę. Oczywiście wypłuczę wodą kartonik. I spokojnie, to jak najbardziej musi wszystko być takie jeszcze bardzo rzadkie. Do tego dodaję pomidory krojone w puszkę. Też wypłuczę puszkę wodą. I doleję. Dodam teraz 1,5 łyżeczki cukru. Pomidory mają taką swoją kwasowość i właśnie one się bardzo lubią z cukrem,
żeby ten cukier je po prostu tak troszeczkę złagodzi. No i jeśli pomidory, to musi wystąpić w tym masło. Masło jeszcze wzbogaci ten smak i naprawdę ten prosty sos będzie bardzo dobry. Widzicie, to jest teraz takie rzadkie. I ja teraz to zostawię na wolnym ogniu. To będzie mi się redukowało jeszcze jakieś 15-20 minut i wtedy zobaczycie, co zrobię dalej. Ale ten sos za 20 minut tak naprawdę będzie już gotowy. Trzeba będzie go oczywiście sprawdzić, czy nie trzeba dodać soli lub pieprzu, ale zasadniczo będzie gotowy. No zobaczcie, ile tego tu jest. Bardzo dużo, moim zdaniem. I dokładając makaron, będzie cała rodzina na pewno się naje, dosyta i jeszcze zostanie. Więc teraz będę to redukował. Więc teraz tak, tutaj mi się już ugotował makaron. On jest jeszcze taki delikatnie al dente. Nie jest jeszcze dogotowany, ale nie jest już taki typowo al dente. On już jest tak prawie by mógł być. Tutaj mam sos, który dość mocno już mi się zredukował. Jest taki fajny, o. Proszę zobaczyć. On już jest po testach smakowych, już nic nie dodałem więcej soli, pieprzu, nic więcej nie dodałem. Nam tak smakuje. Więc teraz tak, wyłączę wodę pod makaronem. Tutaj cały czas jest jeszcze, wyłączę ogień pod makaronem. Tutaj cały czas jeszcze widzicie, to się gotuje i jest na malutkim ogniu. I od razu przekładam makaron do sosu. I o co chodzi w tym, że ten makaron jest jeszcze nie do końca miękki. Chodzi o to, że on sobie teraz dojdzie właśnie w tym sosie i będzie jeszcze lepszy. Więc teraz wystarczy w tym sosie porządnie ten makaron wymieszać. Okej. I tak ten makaron zostawiamy. Możemy go sobie przykryć na chwileczkę, dosłownie na 3 minutki możemy go sobie przykryć, on nam dojdzie, wciągnie trochę jakoby tego smaku z tego sosu i on będzie naprawdę super genialny. Podawać na stół, tylko posypać pietruszką i będzie super. Dobrze, ja was serdecznie pozdrawiam. Tak, jeszcze raz wam pokażę, tak to świetnie wygląda. I tak jak mówiłem, posypać pietruszką i będziecie naprawdę zadowoleni. Sos jest świetny. Tak jak mówiłem, ten makaron już teraz sobie tutaj doszedł. Wyłączę go, wyłączę całkowicie grzanie i od razu podajemy na stół. Takie jeszcze fajnie gorące ponakładać na talerze. I to wszystko. Ja was zapraszam na moje następne filmy, poprzednie filmy. No i komentujcie, czekam na wasze komentarze, co wy na to. To jest taki sos mój domowy, więc naprawdę nic skomplikowanego, robimy to, możemy to zrobić codziennie praktycznie, bo jest naprawdę dobry i szybki w wykonaniu. Ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.